on się odezwie. To znaczy, czy napisze, czy zadzwoni, czy wyśle coś, być może smajla, być może przyjdzie, zapuka, czy on się odezwie do ciebie. Macie takie chwile ciężkie, kryzysu, milczenia, być może zerwania związku, zerwania spotkań, dziwna cisza, czekasz na to, by zrobił jakiś gest, nie chcesz robić tego gestu sama, być może masz przyczyny, powody tego, więc zobaczmy, czy on się odezwie. Kochani Państwo, zapraszam do komentowania później po filmiku, którą grupę Państwo wybrali i czy ta wróżba, ta grupa właśnie z Państwem rezonowała. Bardzo to ważne dla wymiany energii. Proszę również o lajki, oczywiście subskrypcje i na wróżby indywidualne zapraszam przez e-maila. E-mail jest pod filmikiem. Więc kochani, czy on się do Was odezwie? Zobaczmy, trzy grupy tarota. Dzisiaj wróżę kartami tarota. Wszystkie trzy talie to karty tarota, jednakże są trzy różne talie. Grupa pierwsza, karty Angeliny Schulze. Także takie opakowanie fioletowe, to jest grupa pierwsza. Grupa druga, karty światła i cieni. Angielska seria. I grupa trzecia, karty klasyczne, tarota White'a. Także proszę wybrać sobie jedną z tych grup, kochani Państwo. Zaczynamy od grupy pierwszej. Czy on się odezwie? Zobaczmy, co on myśli, w jakim jest nastroju. Tak, myśli o tobie, że jesteś bardzo osobą zimną, odcinającą, być może blokującą go, być może go zablokowałaś gdzieś na WhatsAppie, Messengerze czy w telefonie. Myśli, że jesteś królową mieczy. Tu chodzi o królową mieczy, czyli jesteś osobą pytającą spod znaku bliźniaka, wagi albo wodnika. Myśli o tobie, że jesteś czasami oziębła uczuciowo, ostra, wymagająca, stawiająca duże poprzeczki dla niego i osobą, która raptownie właśnie kończy tutaj komunikację, ma wysokie wymagania, sama też jakby mówi tutaj o regułach gry w waszym związku, relacji, komunikacji i myśli na pewno was, że jesteście kobietą czy osobą bardzo inteligentną, jednakże właśnie potraficie być bardzo ostre w kontakcie z nim, zimne, zdystansowane. Jesteście też niezależne, pokazujecie swoją suwerenność i wiecie o tym, że same też możecie sobie poradzić, same po prostu powiedzieć, o co Wam chodzi w związku. Jesteście pewne siebie, władcze również. Także widzi Was troszeczkę jako osobę, która rangą, osobowością i charakterem być może go przewyższa i właśnie ma tutaj takie obiekcje, że potraficie być bardzo, bardzo zimne, nie pokazujecie uczuć. Surowe również, tak? Po prostu no, w swoim zachowaniu,
w swoich ocenach. On myśli tutaj o kontakcie, o jakby początku właśnie komunikacji, ale jest jeszcze do tego niedojrzały. Myśli również, że też niedojrzały jest w stosunku do Was. On mi tutaj wychodzi, ta osoba pyta, znaczy ta osoba, w której jesteście zakochane, która, na którą czekacie, tak, na której kontakt czekacie, wychodzi mi tutaj jako paś mieczy. Paś mieczy, osoba niedojrzała, młoda, niedoświadczona, taka infantylna wręcz, dziecięca, dziecinna. Jednakże klewa, czyli inteligentna osoba, też jakby kieruje się rozumem. Być może jest to również ktoś z znaku właśnie bliźniąt, wagi i wodnika. Na razie jest w postawie takiej walecznej, jakby chciał udowadniać rację. Chciałby też odcinać komunikację najpierw z Wami. Być może żeście go uraziły jakąś krytyką. Być może coś mu ostro powiedziałyście i on po prostu czuje się troszkę jakby za bardzo skrytykowany. Chciałby coś z Wami wyjaśnić, wyklarować, ale obawia się właśnie, że będziecie ewentualnie mieli sprzeczkę jakąś. No być może macie różne zdania na jakiś temat i on się obawia właśnie tutaj wychylić z kontaktem właśnie do Was jeszcze. Jeszcze potrzebuje chyba zastanowienia, jednakże no wie o tym, że macie takie tendencje do kryzysów, ewentualnie też może wybuchnąć między Wami jakaś awantura, jakaś kłótnia, tego się boi, obawia. Niemniej jednak jest tutaj w postawie również walecznej, gdyby taka kłótnia, sprzeczka się zdarzyła. Widzicie, że stoi po prostu z tym mieczem, już jest naszykowany na najgorsze, ale nie jest dojrzały do takiej normalnej, dojrzałej rozmowy z Wami. Ale to się zmieni, ponieważ tutaj mamy Rita de Kelsie, czyli rycerza kielichów, czyli zmieni się jego postawa z tej walecznej, takiej pełnej jakby konfliktów, ostrej, zajadliwej do romantycznej, bo jako rycerz kielichów będzie znów przychodził do Was, kontaktował Was, pisał być może w takiej romantycznej, harmonijnej, pełnej miłości, pełnej zrozumienia, atmosferze. Także zmieni się tutaj ta postawa taka ostra, waleczna, bojowa, zimna w tą taką romantyczną postawę. I po prostu no, przyjdzie wyjawić Wam jakieś tutaj emocje, uczucia z tym kielichem, jakby zawalczy właśnie o emocje, uczucia w jakiejś takiej właśnie bardzo spokojnej fazie znów, fazie, w której będzie pragnął znowu harmonii, także będzie kontakt, odnowi się kontakt. Tak, to może właśnie być teraz na pewno w tym miesiącu, ponieważ mówi tutaj to o miesiącach właśnie na przykład lipcu. Także będzie kontakt. Na razie jednak no jeszcze trzeba odczekać, być może nawet do 10 dni, ponieważ mamy kartę 10 buław, czyli na razie jest jakiś obciążony znów. Jakiś coś go znowu przytłacza, tak? Ma jakieś tej znów balasty, kryzys ma po prostu taki, jeśli chodzi o ten związek, o Was, jakiś stres ma też, z którym nie może sobie wewnętrznie poradzić i nie czuje się taki jakby na luzie, wolny, taki lekki, prawda? Tylko ma jakiś stres ogólny, po prostu nie wiem, czy stres spowodowany właśnie z tym związkiem i z Wami, z ciągłą jakąś taką tej ciężką atmosferą tego związku, obciąża go ten związek, obciąża Was, obciąża jego Wasza postawa, taka zimna, taka chłodna, właśnie zdystansowana. Być może również stres dochodzi, prawda, w pracy,
w jakimś środowisku tej jego społecznym. Także dużo obciążeń, prawda? Nie może jakby się tutaj pozbierać, nie może udźwignąć tego wszystkiego. Jest zupełnie obciążony właśnie i przeciążony wręcz. Wszystko jakby przygniata mu też głowę, przygniata jego właśnie psychikę, głowę. Także potrzebuje na pewno maksymalnie do 10 dni, by wyjść z tego takiego przemęczenia, przeciążenia. Także potrzebuje jeszcze czasu, niemniej jednak właśnie przyjdzie w takiej postawie romantycznej z powrotem. W postawie, gdzie będzie mówił Wam o uczuciach, być może nawet takiej postawie romansowej, ponieważ Rycerz Kielichów mówi także o romansach. Także będzie kontakt na pewno taki romansowo-emocjonalno-uczuciowy. Także dziękuję grupie pierwszej. Czekajcie na kontakt cierpliwie. Do 10 dni powinno coś się wydarzyć. I zapraszam grupę drugą, która wybrała właśnie tą talię tarota. Zobaczmy, czy on się do Was odezwie. Na razie jeszcze myśli, chce przemyśleć, ma jakiś proces jeszcze tutaj właśnie analizy, myśli, szukania informacji, jakby być może rozmawia z kimś, dowiaduje się coś, potrzebuje jasności umysłu, czyli dochodzi, kontroluje być może Was, dowiaduje się coś o Was, zbiera informacje, jeszcze nie jest gotowy, nie jest jeszcze dojrzały do tego, by z Wami się od razu skontaktować. Poza tym jest w takiej bardzo jakiejś melancholijnej atmosferze, również smutku, jakiegoś żalu, boi się, ma lęki, że Was straci. No jest również w takiej fazie rozpaczy, coś się nie udaje z Wami, myśli, co dalej, czy co wybrać. Rozpacza też, że właśnie ciągle mu się ten kontakt z Wami jakoś nie udaje, że jest jakiś obciążony, ma też jakieś tutaj obciążenia. Na razie jest też skupiony, powiedziałabym, na pracy, na zarabianiu pieniędzy, na polepszeniu swojej finansowej sytuacji, czy zawodowej sytuacji. Również ma taką samą dyscyplinę, jeśli chodzi tu o sprawy zawodowe czy finansowe. Dąży konsekwentnie do swojego sukcesu w pracy, czy finansach, czy awansu. Jest odpowiedzialny w tej kwestii. Niemniej jednak pragnie właśnie tutaj też czegoś z Wami stabilnego. Dowiaduje się dlatego, myśli i rozmyśla również, co zrobić, co jest obciążeniem teraz tutaj właśnie na Waszej komunikacji, na Waszych kontaktach. Tutaj, jeśli zajmuje się właśnie sprawami finansowymi i nowej pracy, czy awansu, również chce być tutaj w kontaktach towarzyskich. Nagle ma głowę jakby zapełnioną swoimi jakimiś tutaj, nie wiem, może jakąś imprezą, jakimś wyjściem do społeczności. Może ma jakieś tu zaproszenia od ludzi, chce się radować, imprezować. To ma na razie w głowie. Na razie nie myśli właśnie tu o kontakcie, tylko o rozwijaniu też jakichś kontaktów, czy zawodowych, czy społecznych, czy właśnie tutaj chce się troszeczkę jakby radować, odciąć od tych smutków tutaj, które ma, jakichś obciążeń. Chce jeszcze się informować, zanim podejmie decyzję właśnie napisania do Was, czy kontaktu z Wami. Także nie widzę tutaj na razie, kochani, jakiegoś takiego kontaktu. Wręcz widzę, że ma inne jakieś tu idee, inne pomysły, by spędzić miło czas właśnie w towarzystwie, być może impreza, party, jakieś zaproszenia, by się na razie troszeczkę odciąć od tego związku, by po prostu mieć jakieś inne myśli, coś innego właśnie tutaj mieć w głowie, żeby się tak nie smucić, tak jak tutaj na tej karcie.
Trzy kielichy mówią również o właśnie przyjemnościach, także chce spędzać czas na razie przyjemnie, w grupie ludzi. No, być może też mówi ta karta o trójkącie, że jest jakaś osoba trzecia pomiędzy Wami, jakaś kochanka, jakaś rywalka, jakaś kobieta, która także ubiega się o jego względy i odwraca uwagę właśnie jego od Was i od kontaktu z Wami. I być może tutaj na weekend właśnie umawia się z tą kobietą, gdzieś wychodzi, robi jakieś tutaj, przypuśćmy, no, spotkania towarzyskie. Także mogą być to takie spotkania właśnie przy winie, prawda? Taniec, śpiew, wino. Także być może jest tu jakaś inna kobieta, która również między Wami tutaj coś chce ona jakby, no, intrygować, tak? I ona go zaprasza gdzieś. Także taka tu opcja jest, kochani. Oczywiście otwórzcie oczy i zobaczcie, co pasuje. Kochana grupa druga. Napiszcie mi w komentarzach, czy ewentualnie rezonuje ta wróżba z Wami. I zapraszam grupę trzecią, która wybrała tą właśnie talię tarota. Czy on się odezwie? Czy on się odezwie? Tak, odezwie się, ale nie w tej chwili. Być może będzie szybka zmiana, szybki obrót spraw, o czym mówi tutaj koło fortuny. Na razie jesteście pod tym kołem fortuny, czyli cierpicie, ale koło fortuny może szybko się odwrócić i przebieg spraw może być inny, więc raptownie może właśnie przyjść jakiś jego kontakt. Także odezwać się odezwie, ale na pewno nie zaraz, nie wiem, w 3 godziny, ponieważ ma jakieś zranione serce, cierpi. Jest jakiś zraniony właśnie lub jest jakoś podzielony i cierpi też z tego względu pomiędzy Wami a jakąś inną kobietą. Bo ta karta może też mówić o trójce, czyli o trzeciej jakiejś osobie, która cały czas się miesza i właśnie psuje relacje z Wami, co również powoduje jego jakiś taki ból wewnętrzny czy cierpienie. Czy jakieś takie właśnie tutaj, no, niejasności sytuacji, prawda? Także tutaj jest jakieś emocjonalne cierpienie, obciążenie na sercu, ale niemniej jednak przyjdzie jako paść kielichów do Was. Na razie chce mieć jeszcze wolność, chce jeszcze być wolny, chce jeszcze tej, widzę, no, sprawy sobie jest przede wszystkim tutaj w smutku, w bardzo takiej dużej fazie, oj, przepraszam, w fazie smutku, dziewiątka mieczy, czyli dziewiątka mieczy, nie może spać, myśli intensywnie, jest jakieś, ma jakieś zmartwienia, smutki, negatywne podejście do tej relacji z Wami, negatywne myśli, rozmyśla tutaj właśnie bardzo negatywnie, ma troski, czyli troszczy się właśnie, co z tym związkiem, co z Wami, co ma zrobić, ale ta faza, kochani, przejdzie, być może jest to tylko taka faza dzisiejsza, jakaś taka depresyjna, nie wiem, jakieś koma, jakieś wyrzuty sumienia, być może czuje się porzucony, samotny, ma jakieś takie lęki, jeśli chodzi o plany z Wami, plany tego związku, ma właśnie troski, co dalej, źle śpi, czuje się nerwowo, ma taką nerwowość w sobie, jest przemęczony i też taki wątpiący bardzo. Więc taki kryzys po prostu wewnętrzny, który może potrwać, no, na pewno dzisiaj 9 godzin, mówi ta karta dziewiątka mieczy, czyli 9 godzin może potrwać na pewno taki, no, bardzo jakby tutaj poważny kryzys jego. Następnie przerodzi się tutaj, kochani, w tej karcie pazia kielichów. No, paź kielichów mówi o takiej niedojrzałości uczuciowej, takiej osobie bardzo młodej, dziecinnej, jeszcze infantylnej, niemniej jednak wrażliwej i osobie, która szuka emocji, szuka właśnie tutaj uczuć, chce kontaktu z Wami, chce nowego początku kontaktów. Także przyjdzie taki, do Was z tym kontaktem takim przyjaznym. Będzie chciał właśnie się pogodzić, czy będzie chciał właśnie tej harmonii znów.
będzie chciał na pewno jakiejś szansy na szczęście i miłość, czy jakiś nowy etap w miłości. Na pewno jest to osoba, która nastawiona jest bardzo romantycznie, no też jakby osoba, która pragnie szczęścia, chce się właśnie na pewno zakochać, chce być szczęśliwa w miłości, robi jakieś tam takie romantyczne gesty w stosunku do Was, także będzie pragnęła właśnie ta osoba, o którą pytacie, na pewno jakiegoś kontaktu z Wami się odezwie i też na pewno nastąpi to w tym miesiącu lipcu. Będzie mówiła Wam komplementy, będzie chciała się pogodzić, będzie chciała, by się polepszyła sytuacja, będzie chciała nową szansę dostać od Was. Także na pewno tutaj będzie kontakt. Tylko tak jak mówię, odczekać tutaj ten dzień czy parę dni właśnie tego takiego depresyjnego stanu tej osoby, o którą pytacie. Dziękuję serdecznie grupie trzeciej, tak oczywiście pierwszej, drugiej i trzeciej, czyli wszystkim kochanym widzom. Proszę napisać w komentarzach, co z Państwem rezonuje. Jestem bardzo ciekawa. I proszę o lajki dla wymiany energii. Proszę o odwiedziny mojego kanału. Ogłaszam, kochani Państwo, że dzisiaj jeszcze jest o godzinie 19 live, gdzie będą Państwo mogli zadać jedno pytanie do kart drogą losową. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.